Moi drodzy, tym ujęciem witam Was w regionie Elundy, w miejscowości Plakia. Kochani, to jest po prostu jedno z przepięknych miejsc na Krecie. Także na pewno musicie, będąc tutaj na Krecie, je zobaczyć. Słuchajcie, przepiękne zatoczki, ładne plaże, super tawerny i oczywiście jeden z najważniejszych tutaj hitów, miejsc takich historycznych i tajemniczych jest wyspa Spinalonga. Razem akurat nie przekręcę kamerkę, pokażę w oddali. Można sobie bez problemu tutaj, słuchajcie, łódeczkami przypłynąć na wyspę lub przypłynąć sobie z jakąś wycieczką. Ja to miejsce wreszcie odwiedziłem w jakichś latach sobie tak na spokojnie tutaj. Łażę, spaceruję właśnie po Plakia, po miejscowości Plakia, Elunda. Także jest to naprawdę dla mnie jedno z kultowych miejsc na Krecie. Jeśli tu będziecie, musicie tutaj przyjechać, zobaczyć, bo jest cudownie. O, ja akurat jestem, słuchajcie, w takim okresie popołudniowym, czyli jak nie chcecie na cały dzień przyjechać, to możecie sobie spokojnie, bez problemu, słuchajcie, przyjechać tutaj na przykład tak po lunchiku po południu, tak jak ja teraz jestem o godzinie gdzieś 15. I też będziecie mieć fajne widoki, taka południowa wycieczka. Później z tej Elundy chcę sobie pojechać do Agionikolaos, zobaczcie Agionikolaos. Tak wygląda tutaj kolor wody, te widoki. Pamiętajcie, Elunda i miejscowość Plakia. Piękne miejsce i oczywiście na koniec na zakupy Agionikolaos. Pospacerujemy troszeczkę, słuchajcie. Też dużo tutaj było teraz wydarzeń telefonów do mnie przedwczoraj, ponieważ było tu trzęsienie ziemi. Ale naprawdę w miarę to wszystko tutaj hula, nie jest źle. Tak trzęsienia ziemi się zdarzają w Grecji i bądźcie spokojni, że są Grecy od tego bardzo dobrze przygotowani. Moi drodzy, a tak wygląda tutaj centrum Elundy. Jak widzicie, też jest bardzo ładnie kolorowo. O godzinie, słuchajcie, 17 jest tu piękne słońce, tak zwana złota godzina, łódki kolorowe, bardzo przyjemnie, także zapraszam Was do Elundy, bo naprawdę tu jest też ciekawie. Troszkę więcej ludzi niż w place. Ewa zaraz tutaj Wam pokaże, też się ze mną przechadza. I co Wam mogę powiedzieć? No, fajne tawerny. Zaraz dojdziemy do też ładnej plażyczki. Słuchajcie, tu są też parkingi, parkingi i pokazane też miejsca, gdzie można stateczkami przepływać sobie bezpośrednio na wyspę Spinalonga stąd. Także stąd, z Spinalongi, z Plaki można sobie, słuchajcie, przepływać. O, Fishing Trips, widzicie, Ewa. Bardzo fajna nazwa, popularna. Imię popularne na całym świecie. Plaża jest piaszczysta, troszkę żwirkowata. W Nieczku idziemy przodem do plaży. O, ja już byłem na Spinalondze, słuchajcie, parę razy. Moi znajomi sobie popłynęli, akurat tak dwie godzinki tu sobie posiedzieliśmy, piliśmy kawkę. Przy okazji macie pozdrowienia od jednego z restauratorów. I tak właśnie wygląda słynna Elunda. Zaraz, słuchajcie, dojdziemy sobie. Zaraz sobie dojdziemy, słuchajcie, i zobaczycie plażę w Elundzie. Plaża nie jest duża, ale fajniutka. Proszę. Możecie płasko wejść pokąpać. Nie jest źle. Za mną świeci ładne słońce. O, zobaczcie, teraz sobie idę akuratnie tutaj. Jak widzicie, słoneczko, cisza, spokój, wrzesień. Czasami w Elundzie powieje, czasami nie, ale wejście jest bardzo bezpieczne, bardzo fajne. Także na pewno będąc w hotelach w Elundzie możecie mieć tutaj ładną plażę piaszczystą i nie musicie tu się nudzić całkowicie. O, i tak, kochani, witam Was na wieczór w Agionikolaos. To jest słynne miasteczko ze słynnym jeziorkiem. Raj dla kobiet, zakupowy, słuchajcie, dla tych, co lubią dobrą kawę, posiedzieć sobie, zobaczyć życie takie tutaj codzienne Greków, ruch, samochody. To też żyje miasteczko turystami, ale również swoim życiem, więc Agionikolaos jest takie fajne. Pod tym kątem możesz widać tu życie i warto tutaj przyjechać po to, żeby posiedzieć, popatrzeć się, trochę porozrabiać wieczorami. Tu jest dużo też barów, knajpeczek, sklepów. Zrobię teraz parę tutaj obrazów, żebyście zobaczyli. O, przed nami słynne jeziorko.
pomnik patrona. I tak wygląda, słuchajcie, Agio Nikolaos.